Trwają pierwsze przygotowania do 8 edycji Małopolskich Spotkań z Folklorem. Jesteśmy w Małopolskiej Szkole Gościnności. Tutaj już zrobiło się naprawdę międzynarodowo. Przyjechały wszystkie praktycznie zespoły, które będą gościć na tegorocznej edycji. Za mną zespół z Rumunii, który już pracuje nad tym, żeby zachwycić małopolską publiczność. Nasi wolontariusze mają mnóstwo zapału, mnóstwo energii. To jest początek festiwalu, więc aż są rozbuzowani i nie mogą się doczekać tego, co będzie się działo. Dzisiaj tak naprawdę wieczorem, jak zjadą się wszystkie grupy, to poczujemy ten klimat. Dużo wyzwań przed nimi, ale są tego świadomi i wiedzą też, że jesteśmy jedną drużyną i myślę, że na pewno damy radę. Rozpoczęliśmy już warsztaty etniczne dla dzieci, dla dorosłych. To spotkania z takim materialnym dziedzictwem kultury ludowej, tym rękodzielnictwem, rzemiosłem artystycznym, twórczością ludową. Zachęcamy do tego, żeby w ciągu tych 10 festiwalowych dni uczestniczyć w tych warsztatach, bo naprawdę propozycje są bardzo ciekawe. Super, że są warsztaty dla dzieci. Zdecydowanie o folklorze, nie takie, że... jakieś w innym temacie, tylko właśnie w jednym temacie. Lubię akurat malować właśnie takie rzeczy. Obejrzałam najpierw dzieła naszego prowadzącego, które mnie zachwyciły i pomyślałam, że jakieś takie albo florystyczne motywy narysuję, a zdecydowałam się w sumie na ptaka, to jest paw, ponieważ chcę się bawić kolorami. Bardzo lubię takie zajęcia. One są takie wyciszające, pozwalają się skupić i coś serca swojego przelać na to szkło. Różnorodność to jest atut festiwalu, bo każdy znajdzie coś, co mu bardziej odpowiada. Były też warsztaty taneczne. Taniec zawsze jakieś emocje oddaje i te tańce są pełne takiej dynamiki, może dlatego, że to zespół z Kenii. Muzyka łagodzi obyczaje, muzyka wprawia dla młodych, jest wyzwaniem, widać luz, widać to, co potrzeba młodym ludziom, po prostu luzu przy muzyce. Byłam na takich koncertach, pierwszy raz tu jestem. Bardzo mi się to podoba i będzie to jeszcze w następnych dniach, więc pomyślę nad tym, żeby przychodzić. Żeby jednak przychodzić, bo to mnie bardzo cieszy, oglądanie czegoś takiego.